Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam Tom gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z fusów. Dosłownie dwie godzinki temu dodał się kolejny film Optical Art, także dzisiaj go przedstawię na szybko, dosłownie 10-12 minut, a wrócimy już jutro do CryptoCrew University, który pojawia się oczywiście w czwartek, także w czwartek, jak co tydzień, CryptoCrew University. Wy macie czas oglądnięcia tego, bo to chyba będzie dodane przed północą dzisiaj, także możecie wejść bezpośrednio na język angielski CryptoCrew University. Zapraszam do jego analizy. Ok, zobaczmy na szybko, co tutaj dzisiaj dodał. 6 minut, 7 minut mamy update w sprawie ceny i ostatniego wyskoku do 10 tysięcy dolarów. Ok, mamy dzisiaj ostatni update, jeżeli chodzi o ruch ceny. Widzimy, że w tym momencie wyskakujemy w górę od tej formacji, która tutaj się zarysowała. And this is a pretty large pennant, so you know, it is possible that we have a lot further up to go. I bardzo możliwe, że wyjdziemy jeszcze wyżej. If you guys had refreshed the chart recently, you'll notice that I added this channel here. I jeżeli macie moje wykresy, to wiecie, że zupdate'owałem już wcześniej właśnie ten kanał, który tutaj się uformował. I guess you call it flag. And we można powiedzieć, że to jest flaga. Broke to the upside of this, which i widzimy, że wyskoczyliśmy górą z tego kanału. Which is bullish to me. Dla mnie to jest bullish, czyli pozytywna wiadomość w cenie wzrostowej Bitcoina. But keep in mind how this works, okay? If pamiętajmy, jak to działa. If we can't make it above this line and we continue sideways, jeżeli nie wybijemy się powyżej tej zielonej linii i będziemy kontynuować tor boczny, this is going to be a potential pivot point where to będzie prawdopodobnie ten punkt, w którym this could be resistance and push us down, gdzie możemy mieć resistance, czyli linię oporu, i możemy z powrotem wrócić do tego, powiedzmy, trójkąta opadającego. If we find support on this line, the top of this pennant, jeżeli znajdziemy linię wsparcia na tym właśnie trójkącie opadającym czy klinie opadającym, then that is further confirmation that we made it out of it, we broke out of it. I to jest kolejne wtedy potwierdzenie, że możliwe, że już ten trójkąt opadający nie będzie tutaj wchodził w rachubę. On support, we start moving up, we can go much higher. I wtedy możemy iść jeszcze wyżej z ceną Bitcoina. We can continue higher from this point, but remember, możemy również kontynuować cenę od tego punktu, ale pamiętajcie, typically how this works is it goes from pitchfork line to pitchfork line to pitchfork line, że zazwyczaj to idzie od jednego pitchforka do kolejnego, czyli od tych zielonych linii do kolejnych. And you can see the next pitchfork line is up at 10,487. I widzimy, że kolejny jest na 10,047. So if we come up above this line, find support, then your next target again is 10,479 again. A, czyli to jest 10,479 dolarów. But keep in mind, these are going to play a role as pivots. So ale pamiętajmy, że tu możemy mieć też odwrócenie trendu na tych, powiedzmy, FIB circles, czyli okręgach FIBA. It can hit this, retrace back down, play ping pong. It can actually hit this ring, move sideways, and możemy też dojść do tego żółtego FIBA i iść torem bocznym. And this ring can push it up. But yeah, these scenarios just want to give you possibilities. I teraz chciałbym dać wam scenariusze prawdopodobieństwa. You know, if we can't make it above this, we come back down and we fall through, then, you know, it might end up being one of these old Bart Simpsons. This could be a total. I jeżeli wrócimy do tego trójkąta opadającego, no to wtedy możemy mieć to samo, co działo się tutaj, gdzie mieliśmy taki duży spadek z ceną Bitcoina. Fake out. I oznaczałoby to fake out. As far as what price can do if we continue up. So if we continue up, again, your target is 10,489.70-ish. Jeżeli będziemy kontynuować to wyżej, tak jak mówiłem, 10 000 około 479 dolarów.
This yellow ring is very strong resistance. Kolejna, ta żółta linia, to jest bardzo poważna linia oporu. There's a lot of confluence here. You got... Bardzo dużo, powiedzmy, no, zawirowań jest w tym momencie, czyli dużo linii przecina się. Three rings converging. That is at 10,647. Gdzie to jest w cenie $10,647. Remember, this ring will be strong resistance right here, and each one of these rings will play a role as pivots, or at least changing the trajectory in some way. Także każda ta linia będzie miała znaczenie w cenie Bitcoina i może nas spuścić w niższe rejony. In resistance as well. So, yeah, if we, that's crazy. Price, as recording this, price tried to break through and it came right back down to it. But it looks like. I widzimy, że ta cena teraz próbowała dojść powyżej tej kolejnej linii pitchforka zielonej, ale nie udało się. Ale widzimy, że ma support na tym, na tej linii kanału, czy kanale wzrostowym. But if we do move sideways, remember. Ale jeżeli będziemy ruszać się torem bocznym, to pamiętajcie, I still expect that when we hit this ring, since, że jak dojdziemy do tego okręgu kapitulacji, it's at an upward angle. Wherever we hit it, it's gonna push it up. I kiedykolwiek uderzymy w niego, prawdopodobnie pociągnie cenę jeszcze wyżej. But this is strong resistance, so this could be a pivot point. I jeżeli dojdziemy do tej grubej zielonej linii, to jest duża linia oporu i to może być taki no, punkt kulminacyjny. This is strong resistance, so this could be a pivot point. Tak samo ta kolejna linia niebieska może być tym punktem. So I will make live streams again if we just came down and dropped right to this point. Moving up this ring is going to take a matter of days. I jeżeli byśmy teraz spadli od tej ceny do tej linii okręgu, no to poruszalibyśmy się tą linią okręgu przez kolejne parę dni. So, you know, I might actually do a live stream. I'll do a live stream and make contact. I jeżeli będziecie oglądać oczywiście Optical Art, będzie live stream, czyli na żywo będzie pokazywał, co robi cena przy dotknięciu oczywiście tej linii okręgu kapitulacji. And then I'll do a live stream when we get to these points where strong resistance. I tak samo zrobię live stream, kiedy dojdziemy do końca tych punktów, które tutaj są, czyli linii oporu. To see, you know, if we end up making a pivot through or if we make it past, come up to this point, this will be another live stream, see what happens when we get to this point. Jak dojdziemy do tego punktu, tak samo będzie kolejny live stream, żeby obserwować cenę na żywo, co ona robi. Because these are strong resistance points, these rings right here. Bo te linie albo te linie okręgu są poważnymi punktami linii oporu. So yeah, again, just play careful. If you bought in here, you know, have your stop loss. I jeżeli kupiliście w tym miejscu, uważajcie, po prostu grajcie, no powiedzmy rozważnie i wtedy miejcie swojego stop lossa gdzieś tutaj na powrocie do tego linii trójkąta. Pretty close to where you're at, at least so you don't lose your fees you put in. If you're doing leverage trading, that's a completely different story. Jeżeli robicie na przykład leverage, czyli dźwignię, no to jest zupełnie inna historia. But it is possible that we come back down. Ale jest to możliwe, że wrócimy do tej linii wsparcia na tym trójkącie opadającym, że klinie. And that's what I'm waiting for, to see if we make it above this line and hold a support. I'd be more bullish to get to this point. Jeżeli wyjdziemy poza, będę bardziej pozytywnie nastawiony do kolejnych wzrostów, że możemy nawet dojść do tych 10,500 około dolarów. If we can continue back down, I would wait till we find support on this line right here. Jeżeli będziemy kontynuować ceną niżej, no to raczej tutaj będziemy mieć linię wsparcia na tym trójkącie opadającym. Także na dzień dzisiejszy to jest $9,658. Which would be bullish for me that we have a potential to move higher up. I dla mnie też to będzie pozytywna wiadomość, bo wtedy możemy iść potencjalnie w kolejne wyższe rejony. Otherwise we could come back down and fall through, and then I do think that this falling wedge formation is no longer in play. Zaczynam pomału wierzyć, że ten trójkąt opadający czy clean pomału jest tutaj już nieaktywny w tym, co się dzieje z tą ceną, która teraz zaczyna wzrastać. You know, you could adjust this. I mean, we got a peak here, you got a peak here. So if możemy to jeszcze pozmieniać, bo mamy tutaj górną cenę na tym trójkącie opadającym tutaj też. We take this and we go to the highest point. Jeżeli przejdziemy do wysokiego punktu. You know, that could still put this falling wedge in play. Nadal wtedy może ten opadający clean być aktywny. It would extend it out a little bit, but you can see that still works.
Jeżeli sobie weźmiemy knoty, a nie korpusy pod uwagę, no to wtedy nadal jest to w zasięgu. Your top right here, you got where you make contact here, and you make that contact here. So that's something I will pay attention to, and Także to jest to, na co bym zwracał uwagę. Price action continues along. Jeżeli ruch ceny będzie kontynuował tą rzecz. And I do see, that we're in a potential, formation. I'll update everyone to let you know. Także będę dawał tutaj kolejne update'y i powiadomię was o tym w kolejnych odcinkach. But I will put that back the way it was. Well, that's crazy. It undo when you move it, and undoes where you move. But yeah, keep an eye on that. Okay, zmieniam z powrotem teraz tę linię opadającą i uważajcie na to. And as far as capitulation, yeah, we're about 7 or 8 days away at current price action. Jeżeli chodzi o linię okręgu tej kapitulacji, w tym momencie jesteśmy około 7 dni jeszcze przy obecnym ruchu ceny, bo te dni się zmieniają, powiedzmy. 2-3 dni różnicy, gdy cena na przykład idzie dużo wyżej lub dużo niżej. Jeżeli byśmy szli torem bocznym, no to jest około 7 dni. Further up we go, we might be one day, take one day longer, but... Tak jak on tutaj mówi, im wyżej będziemy szli z ceną, tym będzie się to oddalało oczywiście o 1 czy 2 dni, ale nie dłużej, powiedzmy, niż 10-11 dni, ale raczej w 7 dni powinniśmy dojść do tej linii okręgu. Pamiętajcie, żeby wejść na oczywiście audycję Optical Art. On będzie dodawał live'y podczas gdy to się zdarza, także zapraszam. Pretty much within 8 days we're going to make contact with this. 8 days or less if we move down. Okej, on tutaj mówi, że 8 dni to maksymalnie możemy dojść do tej linii okręgu. A lot sooner. But yeah, I will do a live stream when we get to these points, when we make contact, and then we get close to... Actually, I'll just do a live stream every day until we see what happens. I prawdopodobnie będę robił live streamy codziennie, żeby wam tutaj pokazać dokładnie, co się dzieje w cenie Bitcoina na tych okręgach. But again, for you guys that haven't been following me, that are new, I'm expecting when we hit this ring, we're going to start moving up it. I dla tych, co nie znają Optical Arta, którzy są nowi, gdy dojdziemy do tej linii okręgu, raczej będzie tutaj spadek z ceną, ale na początek jeszcze możemy iść po tej linii okręgu z ceną wzrostową Bitcoina i wtedy dopiero zobaczymy to, o czym myśli Optical Art od dawna, że ta linia okręgu spowoduje, że będziemy spadać w kolejne rejony, powiedzmy 8-7 tysięcy, nawet tutaj podawał wcześniej 2,5-1800 dolarów. Pamiętajcie, że Optical Art mylił się na początku czerwca, gdzie miała podobna rzecz się zdarzyć, ale też strefuje to manipulacją rynku, jeżeli chodzi o Tethera i inne rzeczy. Także no zobaczymy, czy tym razem powiedzie się to, co przewidział Optical Art. Crash down. These charts are shareable. Okej, także mamy wszystko tutaj podkręcone z Optical Artem. Życzę wam wspaniałego dnia jeszcze raz i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.